Duży słup przy ulicy Warszawskiej przypomina przechodniom o dzielnicy przemysłowej istniejącej na tym terenie w XIX i XX wieku. Funkcjonowały tu między innymi takie zakłady jak fabryka maszyn rolniczych, młyn parowy, browar i fabryka lemoniady, fabryka kalafonii i przetworów chemicznych czy zakłady kondensatorów ceramicznych. Jest to ostatni relikt dużego ogrodzenia, które otaczało kolejne zakłady, które tutaj przemysłowe na tym terenie były. Wiadomo, pierwsze zakłady przemysłowe kozieńskie to były na terenie wschodniego krańca i południowo-wschodniego, bo łączyło to się z wodą. Wiek XIX to już wiek pary, już niezależny od wody. I wtedy przemysł kozieński przeniósł się w to miejsce. Przedsiębiorca Marciniak wybudował na tym terenie fabrykę maszyn żniwnych. To zakład, duży zakład giserski, gdzie odlewano części do maszyn żniwnych, ale głównie chodziło o sieczkarnie, o kieraty. I to był potężnie funkcjonujący zakład. Później przerobił to na młyn parowy. Kolejnym działającym w tym miejscu przedsiębiorcą był Jonas Cemach. Na przełomie wieku założył potężny browar i fabrykę lemoniady. I to funkcjonowało w tych budynkach, bo mniej więcej to cały czas był ten sam teren. Funkcjonowało to praktycznie aż do końca II Rzeczpospolitej. I dopiero wojna przerwała ten okres, chociaż w czasie wojny browar cały czas działał pod zarządem niemieckim oczywiście, ale piwo było cały czas wyrabiane. W okresie powojennym zdewastowany browar przejął Wiktor Buszko, który utworzył tu fabrykę terpentyny i kalafonii. Cały ten teren zajmował aż do ulicy Ogrody, czyli to był na pewno, bo to były olbrzymie składy karpiny, z którego tą terpentynę wyrabiano. I to istniało przez, fabryka oczywiście została sprywatyzowana, zabrali ją Wiktorowi Buszko w latach 50., ale później pod zarządem państwowym funkcjonowała praktycznie aż do końca lat 60. I mnóstwo kozieńskich rodzin miało tu swoich przedstawicieli, bo to był po prostu jeden wielki, duży zakład w Kozieńcach. Kolejnymi były zakłady kondensatorów ceramiki radiowej. Te hale, które stoją, to są właśnie po tych zakładach ceramiki radiowej. Także przez ten zakłady, że przeminęło też się mnóstwo ludzi. Tu pracowało w którymś okresie około 500 kobiet kozieńskich, bo to głównie kobiety pracowały, to delikatne ręce oczywiście miały. Dzisiaj po fabryce kalafonii czy po browarze pozostał jedynie słup, fragment dawnego ogrodzenia. By zachować w pamięci tych wszystkich, którzy działali na rzecz rozwoju lokalnego przemysłu, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej odnowiło słup i zamieściło na nim tablicę informującą o dawnej dzielnicy przemysłowej Kozienic.